купил, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Siemanko wszystkim na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie prawdopodobnie największy unboxing pirotechniki na moim kanale. Mianowicie zakupiłem pirotechnikę za 1500 zł ze sklepu PiroArt i cała pirotechnika jest w tym samochodzie. No niestety do chałupy jeszcze jej nie wniosłem, bo troszeczkę jej jest. Zobaczcie, ile tego jest. Cały samochód pełen pirotechniki. Mamy tutaj jakieś starodawne moździerze, zabytkowe rakiety. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dla zobrazowania tak to mniej więcej wygląda. A więc ja to muszę jakoś do domu doczłapać i bierzemy się za unboxing. Prawdopodobnie największy unboxing na moim kanale. A więc bierzemy się za unboxing. Dość tego dużo jest, no ale ja sobie kawę zaparzyłem. Zapauzujcie sobie, pójdźcie, zróbcie sobie kawkę, herbatkę, śniadanko, bo tego jest naprawdę dość dużo. Dostałem rakietę Voyager od Jorge, JR40. Jest to rakieta do wielkiego testu rakiet, który będzie u Sylwestra. Oczywiście to są te paczki, co na początku września zbieraliśmy. Pamiętacie, był kiedyś taki cel 500 zł na kartony z pirotechniką. To właśnie tu są te paczki. Do tego jeszcze potem zbieraliśmy też cel na 1000 zł na pirotechnikę i została tutaj dokupiona. Niektóre zabytki zostały po prostu zakupione, bo po prostu no, jak to się mówi, z prywatnej kolekcji zostały zakupione, tak jak tam mamy takie moździerze. No i jeszcze jedna paczka ma po prostu do mnie dojść z wyrzutniami dość dużo strzałowymi, czyli takie setki. Ale bierzemy się dalej za unboxing. Tutaj mam One Row'a od Jorge. One Row'y są fajne, tylko co ja z nim zrobię? Nawet nie ma jak go przymocować, trzeba go jakoś do drzewa przymocować. I w tym momencie on sobie strzeli raz. To takie One Row'y się używa tylko i wyłącznie do pokazów. Dla zwykłej osoby to jest zbyt droga rzecz i mało opłacalna. Bo jeśli robimy specjalny pokaz, to w tym momencie na przykład jeśli chcemy w rytm muzyki coś puszczać, to wtedy ładnie to wygląda. Teraz mamy, kochani, Hellfire. Duży moździerz od firmy Panda. Duży moździerz. Czy jest tu gdzieś zabezpieczony? Jest gdzieś zabezpieczony. No jestem ciekawy, jak on w środku wygląda. Nie wziąłem ze sobą żadnego nożyka, no bo ze względu na to, że to wszystko jest otwierane, ale moździerze mnie bardzo ciekawią. Moździerz jest dość ciężko nagrać po nocy, ale ja to moździerze lubię. Moździerze trochę mi przypominają szelki. Szelki, znaczy to są szelki, tak naprawdę. No i zobaczmy, jak to. Holy shit! Mamy dwie tuby i mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli 18 szelek. W tym każda szelka jest dwuefektowa. Patrzcie, dwa wystrzały. To jest kaliber pewnie niecałe, mniej niż 2 mm. To jest pewnie złoty 70 albo złoty 50, jak ja to mówię. No i przypuszczam, że ja kiedyś widziałem moździerze właśnie dwuefektowe, to 6 szelek czy 8 szelek, około 80 zł. To tak, tu mam 18, no to pewnie ze dwie stówki lekką ręką by to kosztowało. Ale będziemy testować. Oczywiście to jest zabytek bez CE, no bo to moździerz. Zabytek. No ale z przyjemnością będę to testował. Następnie mamy moździerzyk Quest 6 Canister Shots. Jaka firma w ogóle? Brothers. Brothers, tak to wygląda. Tu mamy szelki cylindryczne. Chyba 6 szelek
cylindrycznych. Nie będę tego opakowywał, bo jest to zafoliowane. To niech sobie leży, niech wilgoci nie zbiera. Następnie mamy szelki, które bardzo mnie zainteresowały. Są to szelki Terminator. Znaczy tak, Terminator. Terminator jest namalowany, a to są moździerz 6 kul Pyroman od Jorge NWP. I to mnie zainteresowało, no to już jak jest otwarte, to już sobie otworzymy, bo to w ogóle powinno inaczej wyglądać. Zwróćcie uwagę, jakie szelki. Wyglądają jak pociski, nie? Znaczy tam naprawdę jest normalna szelka, tylko to jest tak obudowana. Jest tak śmiesznie obudowana, że wygląda jak taki prawdziwy pocisk. Z jednej strony oryginalność, a z drugiej strony bałbym się, że jakby jakiś dzieciak dorwał coś takiego, żeby po prostu nie strzelał z tego w kogoś. Ktoś się ogląda i jeszcze ten. Ale mamy dość fajnie opisane efekty. Brokat na przykład. To jest brokat, palmy, zielone piwonie. I oczywiście tu są pokazane te efekty. Tylko tu są te efekty pokazane, jak to się mówi, takie wymaksowane na maksa. A prawdopodobnie to będą te efekty. Gardy czas. No i ostatni moździerz. Brothers Pyrotechnik. Ogromny White King, czyli biały rycerz, biały King Król. Panta Pyrotechnik jest z boku, a z przodu jest Brothers. Może przejęli coś. I to w ogóle wygląda istnie epicko. Ja zrobię cięcie, bo jednak muszę iść po nóż, bo jestem ciekawy, jak to wygląda. A więc robimy krótką przerwę. Opa, jestem już z wami z powrotem. Wziąłem nożyk. Nie wiem, dlaczego zawsze na nóż mówiłem sikor. A sikor to jest zegarek. Scyzor. A nie sikor. No i zobaczmy, co to jest, bo mnie to bardzo ciekawi. A jak wiadomo, ciekawość pierwszy stopień. Mamy takie coś. Jeszcze raz spotykam się z takimi. Nie myślcie, że to były te. Aha, to jest tylko 6 sztuk takich. Bo to jest tylko na wierzchu tak ładnie i od spodu jest rura. Ile to ma? Niby 36 strzałów. Raz, dwa, trzy. Czyli to może mieć po 8 strzałów. No, to może być coś naprawdę ciekawego. Na pierwszy rzut oka to wygląda jak jakiś taki typowy palniczek albo jakaś flara, stroboskop. A to jest moździerz. No i dobra, lecimy dalej. Tutaj mam dwa wulkany od Jorge. Takie jakieś pospolite. Bo to są JF42, kolorowa fontanna, stoszkowa. Ciekawe, jak ona daje. Dość ciężka, twarda, zbita. Jestem ciekawy, czy się nada do przepalania różnych rzeczy. Włożymy sobie z boku. Z boku. Tutaj też chyba mam jeszcze te fontanny. Tutaj są te fontanny. Oczywiście, kochani, zapraszam was na moje live'y. Czasami wiem, że są nudne, gadam nie od rzeczy. Staram się mniej grać teraz CS-a na live'ach. Ale co jakiś czas będę organizował jakiś konkursik, taki szybki strzał z dubska. Pozdrawiam człowieka Warga, jak mnie ogląda. Gdzie będziemy robić po prostu konkursiki, w których będzie do wygrania jakaś pirotechnika, czy jakaś wyrzutnia, wulkanik, rakietki, czy coś w tym stylu. Co jakiś czas będę taki po prostu szybki strzał robił. Tutaj mam motylki kamikadze, mały kamikadze. Produkt wznosi się i strzela. Tu mamy nawet napisane, że strzela motyl ze strzałem. Nawet z tyłu jest ze strzałem. Motylki ze strzałem są dobre. Teraz mam wyrzutnię Yellow Pure Peony. Oczywiście od Triplexa. Myślałem, że mam od Komety. Taka mała wyrzuteńka. Następnie mam, o, wyrzutnia od Kometa. Nil. Dość fajnie się prezentuje taki Nil. Czas strzelania
16 sekund, 19 strzałów, wysokość 60 metrów. No ciekawe. Ciekawe, że taka mała wyrzutnia wali na 60. 30 tak, ale nie 60. Bądźmy realistami. New York, 10 strzałów. I to są najbardziej niebezpieczne wyrzutnie. Takie. Wysoka i wąska. Jak macie taką wyrzutnię z tej strony, tak jak moje dłonie, stawiacie kamienie. Bo ta wyrzutnia się tak, ani tak łatwo nie przewróci. Bardziej pójdzie tak, albo tak. To są bardzo niebezpieczne wyrzutnie. No, ale wysoka, więc na pewno dość wysoko się znoszą pociski i jest miodzie. Tu mam wyrzutnię Sara. Jeszcze takiego rombu, jak dobrze pamiętam z matematyki. Równie dobrze można powiedzieć, że to jest kwadrat wykrzywiony, ale to jest rąb. Nie widziałem. I to ruska jeszcze, 9 strzałów, 9 shots, 9 strzałów, po rusku nawet. To taka na rynek amerykański, do naszych wschodnich przyjaciół. Wyrzutnia Jaguar, 7 strzałów, firma Jorge. No, w porównaniu ta do tej, no to ta będzie bardziej stabilna. Nie, taka wyrzuteńka, no ale będziemy sobie tam któregoś dnia testować. Tu mam wyrzutnię Birma. Birma. Chyba kometa to wszystkie jakieś miasta brała, nie? Wyrzutnia wysoka. Wyrzutnia wysoka, ale wąska. Następnie mam... O! Saturn Missiles 100 Shots. Czyli 100 strzałowa od Jorge. Mamy Katiuszę. Ja taką chyba Katiuszę kiedyś nagrałem na kanał. To normalnie hit internetu. Ponad 100 tysięcy wyświetleń, jak nie lepiej. Taka Katiuszka, ale coś fajnego, powiem wam, no nie ma CE, ale warto sobie taką Katiuszę zakupić ze względu na to, że to możemy i w dzień odpalić i w nocy odpalić, bo ona tylko jest pisk, no i czasami wybuch, to nie ma efektów, więc nawet jak w dzień odpalicie, no to macie wybuchy i macie pisk i to głównie się kupuje dla tych pisków, to jest takie oryginalne, w porównaniu do zwykłych wyrzutni, to taką pierdółkę można sobie kupić. My kiedyś skaczyłem, żeśmy ją w taki sposób odpalili, to nie wszystkie wystrzeliły, nie wszystkie wystrzeliły Katiuszki. Może jakieś zabezpieczenia mają. No mam tak, już mam 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Czyli można zrobić projekt Katiusza. 1000 strzałów. Może być za. Tu mam albatrosy, motyl. Albatrosy, duże opakowanie. Produkt się wznosi, wiruje i świeci, ale nie wybucha. Z tego co napisali. Albatros. To był jeden kartek. Dobra, weźmiemy sobie teraz tego wariata. Tu mam Batmana, wyrzutnia 150 strzałów. Idzie Sylwester, kochani. I realnie wam mówię, że są osoby, które przyjdą i mówią tak. Panie, a dlaczego ta wyrzutnia 9 strzałów kosztuje 20 zł, a wyrzutnia 150 strzałów kosztuje 15 zł? I co mamy odpowiedzieć? Panie, ale tu jest są efekty, tu jest huk, a tu masz tylko sam efekt, bez huku. No ale tu mam 150 strzałów. Normalnie, realnie przychodzą ludzie i się kłócą, bo boje, ta ma 9 strzałów, a ta ma 150, więc tą się bardziej opłaca, bo ma aż 150 strzałów. No. Przychodzą ludzie, to powinny mieć do testów, różne powinny dostać takie. Bo chciałem sobie przetestować, która z takich właśnie tych rurek jest najlepsza. To oczywiście tam są te różki Harry'ego Pierdka nawsadzane i go to jest jak dla mnie dość słabe, no ale trzeba przetestować. Tu mamy rakiety Kondor. Jakieś stare rakiety. Jest rok produkcji. NWP 2006 rok, 11-letnie rakiety mam, wow, rewelacja, no to mówię, jakieś stare, to nie chodzi o to, że opakowanie jest przybrudzone, tylko już nawet kolory są na rakietach wyblakłe i ta szata graficzna po prostu jest taka, jak to kiedyś były. Tutaj mam Fuses
Gateness, jakieś kurde asortyment, D4 Fuses, też jakieś stare rakiety, też od Jorge, ale tak, o tu jak doklejone perfidnie NWP jest, bo nie było pewnie NWP i tak doklejone, nie? Wyrób dopuszczony do nabywania bez pozwolenia i koncesji, to inaczej oznacza NWP, nie wymaga pozwolenia, bo czasami młodzi widzowie przychodzą się pytają, Mahony, a co oznacza NWP? Niektórzy myślą, że oni sobie jaja robią, no ale nie każdy, ogląda mnie od początku, nie każdy wie. NWP to oznacza nie wymaga pozwolenia. Tu mamy 10 kolorów, znaczy 100, jakieś bingo, takie cuda na patyku. Więc to nie jest żaden studia, ktoś się zapyta. No ale co do binga, trzeba przyznać, że mają taką fajną osłonkę zrobioną, nie? To no, chyba ktoś perfidnie z czegoś, bo to nie było robione na wymiar, tylko po prostu tak jak z zestawu rakiet, te końcówki co są, ktoś po prostu obcinał i nakładał. Tak to wyglądało. Może firma Jorge to robiła, albo sklep zabezpieczał tak swój towar. Fakt faktem, amatorsko to wygląda, ale z drugiej strony, no, macie osłonę na ląd, nie zawilgotnieje, nie zmoczy się, jeśli na przykład deszcz pada, postawicie i szukacie ognia, to nawet jak deszcz pada, to wam lądu nie zamoczy. Znajdujecie ogień, podnosicie, podpalacie i heja. Tak, to jest dość dobre. Jak to się mówi, najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nie trzeba czasami kombinować, Bóg wie czego. Jest tego, ja to pewnie po prostu te cyple pościągam, jakiegoś wielkiego minigana się zrobi. Albo coś w tym stylu, może z kaczorem będziemy strzelać do balonów. Coś się na pewno wykombinuje. Znacie moją pomysłowość. Większość z tego to będą projekty, bo na przykład z Saturn Missile będą projekty, z tych bingo będą projekty, z wulkanów to będą spawacze robione. Każdy wie, co to spawacz. Będziemy testować. Tu mam rakiety JR6 łamane na 6. I to są rakiety z spadochronikami. Czyli na live będzie można nawet zrobić jakiś konkurs na takie rakietki. To jest taki spadochronik, nieduży sobie spada, raz wystrzeli, raz nie wystrzeli. Rakieta nie jest przypałowa, nie jest efektowa, to tylko wystrzeliwuje najlepiej ją tak, jak się trochę ściemnia niebo nocy, no, chyba że na jakimś otwartym polu. Odpalacie sobie taką rakietę i taki spadochronik nieduży spada, świecąc się i wtedy na przykład dzieciaki latają i łapią. I na przykład odpalamy 6 takich rakiet, bierzemy na przykład bandę 10 dzieciaków, odpalamy 6 takich rakiet w różnym kierunku i dzieciaki się rzucają i kto najwięcej przyniesie, ten wygrywa i przychodzi na przykład rundę dalej. Tak jak samo się kiedyś biegało wokół na weselach, biega się wokół stołu i jest na przykład 10 osób, a 9 krzesełek. Kto nie usiądzie, ten odpada. I tak samo tutaj można byłoby zrobić. Rewelacyjnie. Tylko zostały wycofane, bo stwierdzili, że mały żarzący się kamyczek na spadochroniku, który dość szybko zgasa, jest niebezpieczny, bo może wywołać pożar. Nie, no spoko, bo taka wyrzutnia rurkowa się nie przewróci i nie będzie strzelała w suchą trawę i nie wywoła pożaru, nie? Ale okej, okay, nie czepiam się. O kurde, mam jakiś stary zestaw El Dorado. Faktycznie jakiś stary, no od Jorge przypuszczam, że jest NWP, zestaw fajerwerków. Ale tu nie widzę. Co, jak, dlaczego? Tylko jest rzymskie ognie, dany wyrób, jak odpalać. To mi się podoba, że piszą z tyłu po prostu, jak dany wyrób odpalać. No i dobra, kolejny kartonik. Świzdów, pizdów, poszedł. No i dobra. Tutaj już jest mniej takich pierdółek, to już są takie bardziej kartony konkretne. O, tam. W tym kartonie, kochani, mamy... A nie, w tym jeszcze są pierdółki. Jeszcze są pierdółki, bo tutaj są chyba już dwa kartony pełne wyrzutni takich samych, jeden karton chyba pełen rakietek. Tu mamy Magical Shots. To coś podobnie do tego można byłoby nagrać. Mam 6 paczek Achtung F4. Coś mi to mówi, to F4, te Achtungi. A te Achtungi zakupiłem. To były zakupione, tak?
To było z tego osobnego zamówienia, bo pamiętam to F4. F4 zawsze. Tak, tak, tak. To jest z osobnego zamówienia. To jest, widzę, tak to pomieszane, bo to było jedno zamówienie, a jedno były te właśnie produkty, te 5 kartonów za te 500 zł. To są takie Achtungi, instrukcja użytkowania, ognie sztuczne, petarda, wyprogramowano Feniks. Takie Achtungi. Dobrze? Fajnie wyglądają. Nie, 4 paczki sobie takie Achtung wziąłem. Achtungów. Dobra, następnie mamy Hightech. Ja chyba taką wyrzutnię kiedyś odpalałem. Wyrzutnia jest bardzo fajna, ona ma chyba 7 strzałów, tak. Tylko ona kiedyś, jak kupiłem ją, miała plastikową podstawkę. Ja mam podaję, że taką odpalałem i w bonusie były jakieś motylki wtedy tam od komety. Coś było takiego. Wyrzutnia bardzo fajna. Nisko i konkretnie wali. Tylko ja miałem ją z podstawką plastikową. O, paczka. Peta Super Cracker, to chyba gratis. Gratis. Balet, fontanna, wyrzutnia, 11 strzałów. A co to za firma w ogóle tego baleta? Jorge. To mam tych baletów dość dużo. Jedynka, dwójeczka, trójeczka. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. To już jeden projekt nagraliśmy raz z wulkanami, te co wulkanarka, i to rozbierałem i te rurki tak pojedynczo przyczepiałem. No i z tego coś sobie też taki projekt wymyślimy. Mam tutaj Saturn Missiles 50 strzałów. To tutaj pójdziesz. Tu mam Saturn Missiles 25 strzałów. O, to fajny odcinek, wiem jak można nagrać. Będzie tak, odpalimy sobie Saturn Missiles 25 strzałów, Saturn Missiles 50 strzałów, Saturn Missiles 100 strzałów, Saturn Missiles 750 strzałów i Saturn Missiles 1000 strzałów. Akurat mam jedną taką tysiączkę i to będę musiał sobie pomontować i dość fajnie wyjdzie. Mam jeszcze jednego baleta. Idziemy na balety. O, mam kolejną wyrzutnię. Jaguar. Jorguś. Następnie mamy wyrzutnię Arctic JW14. Arcticów to chyba czuję, że będzie dość dużo. Tu mam wyrzutnię Skybuster, o, triplex, nawet wyrzutnia w dość dobrym stanie. Klasa druga, rok produkcji 2010. Zabytkowa, a nie zabytkowa. O, tutaj, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Taka wyrzutelka, Liban. To była chyba bardziej na ruski i polski, bo mam tylko po rosyjsku i po polsku Liban. Wiecie, że Litwini bardzo dużo zamawiają w Polsce pirotechniki, nie tylko Niemcy, ale i Litwini. Litwini bardzo dużo biorą od nas pirotechniki. Makrokosmos 3. Taka wyrzuteńka. Oczywiście te ceny, co tutaj są podane, to są prawdopodobnie ceny, nie wiem, straganowe, bo to za taką małą wyrzutnię 18 zł. Dobra, i teraz tak, kochani, muszę wstać. Bo to jeszcze nie wszystko. Podciągnę gacie, żeby dupy nie było widać. I teraz tak, tu mamy cały karton rakiet ze spadochronikami. To tak jak powiedziałem, na live'ach będziemy robić jakieś konkursy, będziemy je rozdawać. Tylko nie pytajcie się od razu, jak ktoś bije na live, a Mahony konkurs. Tylko Mahonego co jakiś czas znajdzie na jakiś konkurs, albo nie wiem, ktoś jakiegoś fajnego trolla wyśle, ktoś coś fajnego zrobi, tak jak Zenek czyta śmiesznie donaty, no to wtedy znajdzie Mahonego, a ma Zenek paczkę rakiet i coś tam ci jeszcze dorzucę. Teraz mamy tutaj cały karton wyrzutni Arctic. Nie wiem, ile tego tu jest. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Wyrzutnie. Też coś z tego zrobimy. Na pewno. Czy nawet przed Sylwestrem bezpieczne odpalanie takich wyrzutni, jakich błędów nie należy robić. Coś się takiego na pewno wykonuje. Mój, ale to jest, kurde, ciężko. Aha,
kolejne wyrzutnie. 9, 18. Kolejne 18 wyrzutni. Arctic. No my z tych wyrzutni sobie, tak jak powiedziałem, zrobimy jakiś fajny projekt. Tutaj już mamy jakieś pierdółki. No to siadamy dalej. Siadamy dalej. Ja nawet nie wiem, ile ten cały towar jest wart. I tak jeszcze nie wszystko, bo jeszcze dwa kartony mają dojechać. Tu mamy Revolution 14 strzałów od Jorge, kaliber 30 mm, 18 strzałów. Jest fajna instrukcja, jest pokazana instrukcja. Obłóż kamieniami, podpal na wyciągniętej dłoni. Około 30 metrów się pociski wznoszą, a ty zachowaj bezpieczną odległość 20 metrów. Wyrzutnia naprawdę wygląda dość stara. Testowane w Jorge zgodnie z ISO 9001. Dobra informacja. Ciekawi mnie tylko data, bo takich wyrzutni to ja nie widziałem. Patrzcie, takie dwie łączone. Rzadko się takie spotyka. Może jakiś zabytek, nie daj Boże, by teraz... A, to fajnie, myślałem, że matka przyjechała. Bora, Bora, 13 strzałów Jorge. Taka wyrzutnia. Co? Chcesz to przyjść się przywitać żonę? Mówię, jak matka by w tym momencie weszła, to już po mnie. Petardy Window Maker od Jorge. Window Maker. To są pewnie jakieś stare Window Makery, potem pewnie to jakoś zmienili. Szukam tylko, czy jest gdzieś jakaś informacja, w którym roku zostały wyprodukowane. Ognie sztuczne petardy NWP wyprodukowano w Chinach, ale daty nigdzie nie ma. A szkoda, bo jestem ciekawy. Bo ja znam inne Window Makery. A tu są zupełnie inne. I jak to wygląda? Aha, petarda cierna, czyli takie petardki cierne. Jeśli ktoś z was kiedykolwiek miał takie stare Window Makery, takie, niech mi napisze, w których latach one szalały na polskim rynku. Mam wyrzutnie Magma, wyrzutnie Backyard Fan. To chyba zamawiałem z zamówienia. Urban Big Bang wyrzutnia. Tu się nie mieści na tym stole, czy tam nawet weszło jeszcze, ale chcę się stawać. Wyrzutnia Liban, chyba Libana mieliśmy. Taka jest wykrzywiona, ale niech będzie. Wyrzutnia Liban. Wyrzutnia Florida. Taka wyrzutenka. Dużo paczek Window Makerów. Bardzo dużo paczek Window Makerów. Window Maker. Shake. Teraz mamy wyrzutnie. O, Cudak. O, to słyszałem o tej baterii Cudak. Bateria 25 strzałów. Dość fajna szata graficzna. Nie wiem, czy będziecie widzieć takie różne stworki. Fajnie to wygląda. Bateria Cudak. La 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 la. Teraz mamy wyrzutnia Kondor. O, to jakaś rosyjska prawie, że, bo jest Lont po rusku. Wyrzutnia kątowa. Nawet instrukcja, w którą stronę. Ciekawe. Bajkał. Bajkał to jest chyba takie jezioro u ruskich, nie? Jak dobrze pamiętam z geografii. No i wyrzutnia Mikrokosmos, czyli już taką mieliśmy, teraz sobie idzie. Będzie co testować, nie? I jeszcze jeden karton. Jakby teraz moja mamusia weszła tu do salonu, zobaczyłaby te wszystkie pirotechnikę. Nie kraczę, bo u mnie krakanie się spełnia. No i dobra. Petardy
Pirat, petarda sierna, takie piraciki. Zwykłe pocieraki od Jorgusia. Jest ich pocieraków. Widzę. Jest pocieraków. To też coś kiedyś się zrobił. Będą ludzie rozdawał. O, petardy, super cracker. O, z tego jestem zadowolony. 20 sztuk, 3 gramowa TXP859. Super krakery. Tego już nie dostaniemy, nie ma C. Za dobra była. Tu mam od Jorge petardy Pirat. Nawet fajny, kiedyś w Poznaniu żeśmy chyba do wiaderka Mahoniksa wrzucali. Tego 3 ma na 4 bodajże. Explosive 4. Happy Holiday 10 strzałów, ale dość masywna ta wyrzutnia. Oczywiście tam coś w środku się sypie i taki tam w górę to już będę odkładał na ziemię. Teraz mam wyrzutnię Babel. Dobrze, bo mam dużo produktów od Jorge. Będzie co testować. Wyrzutnia High Tech to już była. Następnie lecimy. Teraz mam dwie wyrzutnie Magic K. Ja nie wiem, czy takich Magic K'ów już nie było. Takie dwie malutkie wyrzuteńki. A tutaj sobie ułożymy. Teraz mam dwie wyrzutnie Tokio. Ale leciutkie. No, Kometa. Mamy Piraty. Double Banks. Petardy. Piraty. Nie wiem, co będę z tego robił. Jeszcze więcej piratów. No i tutaj mamy standardowo wyrzutnie. A tu high-techy są. A tu mam high-techy. To są dobre wyrzutnie. Czyli będzie można kiedyś, wiecie co? Wpadłem na taki pomysł, że zrobię z tych wyrzutni inna taka jedna wyrzutnia ma strzałów. Jedna wyrzutnia ma 7 strzałów i posiadamy ich raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sztuk. Czyli mamy 140 strzałów. Myślę nad zrobieniem wyrzutni 140-strzałowej. Może być fajnie. W tym momencie można, niestety ma ląd tylko podstawowy, nie ma lądu rezerwowego, to jest kiszka, ale można byłoby czy je rozebrać i tak się bawić w łączenie, to może nie, ale jedną obok drugiej stawiać i po prostu za pomocą lądów, na przykład ląd wolny, ląd szybki, różnych kolejności tak porozkładać, więc trzeba byłoby najpierw skonstruować. Akurat one są sześcianami, więc będzie bardzo dobrze na przykład w taki sposób poukładać. I wtedy byśmy sobie tylko lądami je połączyli w różne kierunki, na przykład na początku po jednej, potem po dwie, po trzy i później bliżej końca to na przykład 5 czy 7 naraz odpalić i to może być coś dobrego. To byłoby na tyle, czekam na jeszcze jedną paczkę od Piro Arta, więc naprawdę towaru jest bardzo dużo. Chciałem wam gorąco podziękować za to, że mnie wspieraliście donate'ami, to dzięki wam to jest, więc też jakoś wam się odwdzięczę i jakąś wyrzuteńkę, rakietki czy jakieś petardki będę wam co jakiś czas po prostu na live'ach podsyłał. Jak będę miał jakiś dobry ten dzień albo jakieś tam będą na przykład co 1000 subów randomowej osobie będę wysyłał na live, co jest paczkę petard, nie? Jakoś tak coś zrobimy. Na pewno coś wykombinujemy, tylko nie wbijajcie i nie męczcie mnie. Mahony. Co do gdzie warto i polecam kupować pirotechnikę, to mogę wam powiedzieć tak, oglądajcie po prostu moje wszystkie odcinki i zwracajcie uwagę, od kogo dostaję pirotechnikę, gdzie zakupuję, robię unboxingi od kogo. Zwracajcie na to po prostu uwagę. Tu nie ma tak, że ja polecę po prostu ten sklep i konkretnie, bo na przykład jakiś sklep może wywalić 1000 zł i powie, że przed okresem Sylwestra Mahony promuj tylko nas. Masz tu 1000 zł, umowa stoi. Co z tego, że sklep w tym momencie podniesie ceny o 10%, żeby się im zwróciła ta reklama naciągana za 1000 zł, że na przykład w sklepie A
będę polecał sklep A, co na przykład wszystkie towary poszło 10% w górę, a sklep B jest na przykład o 10% tańszy. To byłoby na tyle. Jeśli Wam się odcinek spodobał, no i Jona, przywitaj się na koniec. Nie? Gardzisz? Gdzie ja to pochował? No, żona powiedziała, że włosy wyrywa z głowy. Ja, że jak matka przyjedzie, a to zobaczy, to wydziedziczy mnie z domu i w ogóle będzie. A wiecie co, jakbym teraz miał zakończyć karierę z pirotechniką, to nawet nie wiem, czy bym to do ogniska wrzucił, bo to ognisko by znikło w Tryniu. No. Chyba, że do szopy byśmy wrzucili, bo odpalili w długo. Nie? Nie no. Teraz ja już jak uzależniłem się od tego YouTube'a, od nagrywania dla was, zaraz coś powiem, ochony, ty się uzależniłeś od hajsu z YouTube'a. No niekoniecznie. Bardziej chcę pokazać, bo pirotechnika jest wspaniała, ale wśród pirotechniki jest bardzo dużo pułapek, na którą zwykła osoba może wpaść. Ja lubię ludziom pomagać. Na pewno przed świętami jeszcze jakąś akcję charytatywną nagramy, bo przed świętami stoją w hipermarketach ludzie, co zbierają do koszyków jedzenie dla tych najbiedniejszych. Więc coś takiego nagramy, pojedziemy, zrobimy koszyk za 500 zł żarcia i pojedziemy po prostu, przekażemy taki koszyk z jedzeniem dla jakiejś potrzebującej rodziny. Coś takiego na pewno zrobimy przed świętami. Teraz jak już mam taką widownię, mam możliwość, jak to się mówi, mam takie długie macki, mam możliwość czynienia dobra, to trzeba to po prostu robić. Wiadomo, miałem 20-30 tysięcy subskrypcji. Nie miałem aż takich długich macek, no ale tak, akcja ze schroniskiem, tutaj dla Marty chorej na raka, tutaj przed świętami zrobimy taką akcję, chociaż takie trzy akcje charytatywne do roku będziemy organizować, wiecie, czy nawet przed Wielkanocą dla jakichś potrzebujących rodzin, bo wokół mojej okolicy nie ma rodzin, które by potrzebowały aż tak pomocy. Jeśli była jakaś, to jak najbardziej bym pomógł. Zaraz coś napiszę, bo Mahony, ja jestem potrzebujący, daj mi pirotechnikę, Mahony, mnie nie stać na pirotechnikę. Tak to się nie bawimy, ja musiałbym tą rodzinę osobiście poznać i ja wolałbym takiej rodzinie kupić jedzenie niż dać pieniądze. Marta chora na raka, wiadomo, ja jej lekarstw nie kupię, ona sobie to dorzuci i do tej kwoty, którą zbiera, ona sobie te lekarstwa kupi. Więc takie coś zrobimy, akcja czynienia dobra i czuję, że moje nagrywanie pirotechniki też w jakimś stopniu pomaga ludziom. Zaraz się powie, no Mahony, ale ty pokazujesz złe rzeczy, bo nieodpowiednio odpalasz. Też co jakiś czas nagrywam, staram się dwa razy do roku nagrać, jakie błędy popełniamy, jak powinniśmy prawidłowo odpalać pirotechnikę. Może każdy to wie, każdy wie według instrukcji, jak powinniśmy odpalać, ale wiecie, kto tak naprawdę z nas Polaków czyta instrukcje użytkowania? Dobre, nie? Ale tak pokazywać, żeby nie było, że Mahony, to jak ja odpalam, to jest wyłącznie na moją odpowiedzialność, ale muszę jakiś wam przypominać, żebyście świecili przykładem, że nie, o, bo Mahony odpala z ręki, to ja odpalę, powiedział Krzysiu 12-letni, a potem Krzysiu w szpitalu, bo paluszka nie ma. Bardziej świećcie przykładem, żeby prawidłowo umiecie odpalać, że jak będziecie w grupie wśród dzieciaków odpalać pirotechnikę, to nie trzymaj w łapie odpalaj, tylko po prostu odpal tak, jak się prawidłowo odpala. Jeśli inne dzieciaki będą się z ciebie śmiały, że odpalasz jak debil pirotechnikę bezpiecznie, to ty powiedz, że Mahony propsuje takie osoby i Mahony dla takich osób da serduszko, które prawidłowo odpalają pirotechnikę. To, że ktoś dba o własne zdrowie, to nie oznacza, że jest debilem. Bo ja na przykład w pracy mam przełbicę na twarz. Ja wiem, że w niej wyglądam komicznie, debilnie, ale w tym momencie, jeśli aleje jakiś kwas i nie daj Boże, kropelka mi strzeli w oko, stracę wzrok. I co, wyglądałem komicznie? Będę wyglądał komicznie, jak będę chodził z opaską na oku, jak jednooki bandyta. Bezpieczeństwo. Ktoś to kiedyś wymyślił, żebyśmy byli bezpieczni. To, że wyglądamy komicznie, to nie oznacza, to nie ktoś sobie gada. To jest, pamiętajcie, złota zasada. To jest wasze życie i nikt wam nie będzie mówił, jak macie żyć. Żyjecie po swojemu, żyjecie dla siebie. Tyle. Jeśli wam się odcinek spodobał, rąsia do góry, pamiętajcie, odpalajcie bezpiecznie pirotechnikę, bo coraz bliżej Sylwestra, coraz więcej zamówień, coraz więcej już jest zabawy z petardami, w szczególności u młodych osób. U dorosłych osób to ciężko mi jest powiedzieć, słuchaj, cioku 24-letni Nygusie, nie wiem ile cioku ma lat,
Nie trzymaj wyrzutni w rękach. No co ja mu powiem? Kupił wyrzutnię legalnie i się zabawia. Rozumiem, dzieciaki nie mają aż takiego doświadczenia, nie wiedzą może dokładnie jak odpalać, no ale taki stary byk już trochę przeżył, to powinien chyba wiedzieć jak bezpiecznie odpalać pirotechnikę, nie? Więc to byłoby na tyle, rozgadałem się, odcinek naprawdę będzie bardzo długi, więc jeśli mile widziane będą łapki w górę, dzwoneczki, subskrypcje, reklama co łaska, oglądając reklamę jakoś tam wspieracie mój rozwój kanału, jedna reklama to jest mniej więcej 1-2 grosze. To byłoby na tyle. Trzymajcie się ciepło. Na razie.